często mówię w ten sposób, że oprócz tej infrastruktury... W siedzibie Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski wręczył przedstawicielom kilkunastu gmin z regionu jeleniogórskiego promesy w ramach regionalnego programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Przeznaczone kwoty mają wesprzeć ich działalność na polu oświatowo-kulturalnym. Wszystkie zwycięskie projekty zostały wcześniej poddane ocenie merytorycznej. Zawsze przy tego typu konkursach są kryteria. No, jednym z takich bardzo ważnych kryteriów jest sam pomysł. Pomysł, który po pierwsze jest dobrym pomysłem dla danej miejscowości. Te elementy integrujące daną społeczność i to, że jest to trwała, rzecz trwała, która pozostaje, która przynosi efekty przez wiele lat. Gmina Wleń na swoje działania otrzymała kwotę 25 tysięcy złotych. Będą to dwa obiekty. Jedna kwestia to jest remontu świetlicy w Przejdziedzy. To jest mała świetlica, która w tej chwili w zasadzie jest w ruinie, a dzięki tym pieniądzom będziemy mogli ją podnieść i będzie mogła służyć lokalnej społeczności. Natomiast druga to jest taka otwarta strefa aktywności, ale w zasadzie to siłownia taka zewnętrzna w miejscowości Pilchowice. 25 tysięcy złotych otrzymała także gmina Lubań. Gmina Lubań przeznaczy te pieniądze na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim. Świetlica powstanie na bazie byłego schroniska młodzieżowego, ponieważ zainteresowanie schroniskiem było minimalne, a mieszkańcy nie mieli pomieszczenia, w którym mogliby, prawda, spędzić wolny czas oraz prowadzić różne zajęcia świetlicowe. W związku z tym podjąłem decyzję i od 31 stycznia zmieniłem pozwolenie na użytkowanie i ze schroniska przemianowałem ten obiekt na świetlicę wiejską. W związku z tym świetlica wiejska potrzebuje doposażenia. Program finansowany ze środków województwa dolnośląskiego. Jak powiedział Cezary Przybylski, podczas oceniania projektów główny nacisk kładziono na inwestycje mające na celu integrację lokalnej społeczności.